Ulicami Dębicy przeszedł pochód świętych, który zorganizowały siostry służebniczki. Zanim rozpoczął się przemarsz świętych w kościele świętej Jadwigi, powitał wszystkich ksiądz proboszcz Ryszard Piasecki. Odbyła się też krótka prezentacja świętych i błogosławionych. Wydarzenie, znane w Polsce pod nazwą Hollyweens, czyli Święty Zwycięża, ma zwrócić uwagę na świętych, którzy pomimo tego, że odeszli z tego świata, nadal są wśród nas, a ich życie powinno inspirować do bycia lepszymi ludźmi i dążenia do świętości. Ten pochód od lat już organizowany w Polsce jest jakby taką alternatywą Kościoła na to, do czego zaprasza nasz zachodni świat, aby iść w holi, jakby iść i wypełniać ten dzień takim po prostu jakby wzywaniem zmarłych. A my jesteśmy tymi, którzy wyznają wiarę w Boga, że On jest żywy, święty i wierzymy w życie wieczne. Dlatego też Halloween to jest święty zwycięża. My idziemy na Halloween, ale chcemy świętować życie, a świętość to jest życie, dlatego zapraszamy od kilku lat mieszkańców miasta do modlitwy przez stawiennictwo świętych za nasze rodziny. W pochodzie nie zabrakło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, świętej Łucji, świętej Kingi, patronów naszej diecezji, świętego ojca Pio, męczenników z Protulina, kapłanów i sióstr, a także świętych rodzin. Joanna Beretta Mola, relikwie rodziców świętej Tereski, Martin, także oni też byli z nami, bo w tym roku chcieliśmy podkreślić, w roku rodziny, że święte rodziny są i my jesteśmy powołani do świętości. Mamy się troszczyć o to, żeby nasze rodziny były święte. I przykład świętych, gdzie widzieliśmy też w tym krótkim przedstawieniu, też jakby nam pokazał, że jest to nasza droga, którą idziemy i cieszymy bardzo z obecności każdego, który odpowiedział na nasze zaproszenie, na zaproszenie tutaj organizatorów tego ewangelizacyjnego wydarzenia. No, uważamy, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ ludzie skupiają się przede wszystkim na święcie wszystkich świętych, na zmarłych, a tutaj jednak chodzi o coś więcej, tak? Chodzi o świętych, których też musimy tak uroczyście pokazać miastu i wszystkim ludziom. Za jaką błogosławioną świętą się przybrałaś? Za błogosławioną Karolinę Kuskównę. Dlaczego ta postać? Bo jest swego rodzaju autorytetem dla mnie. Dokładnie. I dlaczego idziesz w tym pochodzie? Zostałam poproszona o to, żebym poszła i uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, uczestniczenie w takim pochodzie. W uroczystościach wziął udział także burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Warto przypominać sobie żywoty świętych. Dzisiejsze rozważania były poświęcone świętym rodzinom. Cieszę się bardzo, bo oprócz roku Edmunda Bojanowskiego, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, to też rok rodziny. Chciałbym, aby te wszystkie nasze dębickie rodziny były szczęśliwe i zawsze uśmiechnięte. I ich życie powodowało to, że całe miasto było z tego bardzo, bardzo zadowolone. Podczas tej wyjątkowej uroczystości uczestnicy mogli lepiej poznać sylwetki świętych, biorąc udział w kolorowym przemarszu ulicami naszego miasta. Pochód zakończył się Eucharystią w kościele klasztornym.